Dzisiejszy odcinek powstał dzięki moim patronom i we współpracy z firmą Warm Audio. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Siemano gitarowe dziki, z tej strony Bazog, a to kolejny odcinek Graj na gitarze jak. Dzisiaj pokażę wam, jak zagrać świetny riff zespołu Muse z kawałka Psycho, a przy okazji przyjrzymy się stylowi gry Matta Bellamy'ego. Bierzcie gitary w dłoń i zaczynamy odcinek. Uczniowie czasami pytają mnie, jak wykręcić brzmienie Matta Bellamy'ego zespołu Muse, jak sprawić, żeby to brzmiało podobnie jak na nagraniach. I pierwsze, co się rzuca w uszy, jak słuchamy Muse'a, to to, że ich kawałki są bardzo mocno wyprodukowane. Czyli to nie jest takie proste ustawianie, że użyj tego efektu i będziesz brzmiał jak w tym nagraniu. Najczęściej jest to kwestia nakładania pewnych warstw na siebie, różnych instrumentów, czasami jakichś syntezatorów. Czasami to, co nam się wydaje, że robi gitara, tak naprawdę robi bas. I tak jest właśnie w tym kawałku, który dzisiaj wam pokażę. Dlatego, żeby troszkę zbliżyć się do tego brzmienia i złapać ten vibe, wykorzystamy sobie fuzz. Dokładnie użyjemy mojego nowego nabytku, czyli Warm Audio Foxy Tone Box. Jest to replika efektu z lat 70. Fox Tone'a. Jeżeli kojarzycie świat fuzzów, to pewnie wiecie, o czym mowa. Jeżeli nie, no to jest bardzo pluszowy efekt, który kocha się albo nienawidzi. To nie jest uniwersalna kostka, ale da się ją wykorzystać właśnie do brudnego grania, co mam nadzieję uda mi się udowodnić w kilku kolejnych lekcjach, gdzie będę właśnie używał tej kostki. Brzmienie Matta Bellamy'ego można bardzo często kojarzyć z fuzem, ale w tym kawałku akurat całą robotę robi gitara basowa na fuzie. Więc żeby to trochę zasymulować, skręciłem tony w tym fuzie. Pierwsza gałka reguluje jasność. W lewo jest ciemno, w prawo jest jasno. Tryb zwykły, czyli nie oktaw fuzz, sporo gainu, no i sporo głośności, czyli tak, żeby naprawdę napędzić wzmacniacz. Oprócz tego standardowo Victory V40 czyste brzmienie i PRS 305 z trzema singlami. Do dzisiejszej lekcji musimy przestroić gitarę i potrzebujemy strojenia Drop D. Drop D oznacza tyle, że mamy standardowe strojenie, czyli standard E, i najgrubszą strunę obniżamy o cały ton, więc najłatwiej sobie zagrać strunę D, strunę E, do takiego miejsca ją opuszczać, aż zrównają wam się te dwa dźwięki, nie będzie takiego dudnienia. I już mamy drop D. I teraz, zanim zaczniemy grać pierwszy dźwięk, wypadałoby skupić się na rytmie. Ta zagrywka jest w podziale szaflowym, w podziale triolowym, w podziale swingowym, jak zwał, tak zwał, wszystko znaczy to samo. Chodzi o to, że nie gramy równych dźwięków, to nie jest ta, 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 tylko gramy ta 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 tam du ta ru du ta ptum ta ndi ndi da ta ta ta. To musi was bujać. To jest bujający rytm. Czy nie gramy? Tylko powinniśmy zagrać. Jak do tego dojść? Zamiast dzielić rytm na pół, czyli raz i dwa i trzy i cztery i, dzielimy na trzy. Triola, triola, taki, te, ta, te, ta. I gramy pierwszą i trzecią. Ta, 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 ta. Jakbyście normalnie grali bluesa, na przykład 12-taktowego. Lekcje na ten temat znajdziecie oczywiście na moim kanale. Zaraz pojawi się karta o tym, jak realizować podział triolowy, jak go ćwiczyć, tylko was uprzedzam, że żeby to zabrzmiało tak jak w zespole Muse, musicie niestety skupić się na rytmie, żeby to było takie bujające, a nie kwadratowe. I teraz tak, gramy sobie 0305. Istotne są tu te delikatne bendy. Leciutko podciągam trzeci próg, robi się taki blue note, i potem będę podciągał lekko piąty próg.
To, z czym problem mają często początkujący gitarzyści, że próbują za szybko podciągać, czyli robią tak. Ten bend ma troszkę czasu, żeby się rozwinąć. To jest ta ta do ti du da dam du da du ti ti. Nie trzeba od razu podciągać struny, tylko dać temu się właśnie rozwinąć, tak jak to powiedziałem, w sumie dobre określenie. No i mamy. I charakterystyczny moment, 13 próg na strunie H. Tylko powinniśmy go tak uderzyć, żeby przy okazji trącić inne struny, ale stłumić je lewą ręką, czyli żeby była ta perkusyjność. Taki brud. Robię. Nie można zagrać po prostu. Bo to nie będzie brzmiało w stylu Marka Bellamy'ego. Musi być gruz tutaj, czyli. Nie bójcie się tej perkusyjności, byleby wam puste struny nie zaczęły wybrzmiewać, no bo wtedy już będzie za duży gruz i może to fajnie nie brzmieć ostateczności. Dobra, i to jest riff numer 1. Riff numer 2 znajdziecie w tabach, bardzo podobny, w tym samym podziale rytmicznym, to jest dalsza część, czyli to. Okej, okay. Proste, ale bardzo fajne i to jest piękne w muzyce Muse, że nie jest przekombinowana, wszystko buja, wszystko ma swoje miejsce, jest zagrane tyle, ile trzeba, nie ma bezsensownych popisów. I teraz jeżeli chcecie wzmocnić brzmienie tego riffu, mamy drop D, więc możemy wykorzystywać poprzeczki, zamiast grać jedną strunę, czyli 0, to zagrajmy 0-0. Zamiast grać jedną strunę 3, to grajmy 3-3. I zagram wam to jeszcze raz, ale już z klikiem i właśnie z użyciem podwójnych strun, z klikiem, czyli z metronomem. To jest puls naszego utworu. Raz, dwa, trzy, cztery. Podział triolowy, a więc taki, te, one, two, three, one, two, three, one, two, three, a shuffle to jest one, three, ta, pa, 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 pa. I to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że możecie pobrać sobie taby, są one w opisie filmu w pierwszym komentarzu, są dostępne dla wszystkich, nie tylko dla patronów, bo edukację dzisiaj sponsoruje Warm Audio, czyli producent Fuza, którego mogliście słuchać. Ogromnie wam dziękuję za wasze aktywności pod filmami, za łapki w górę, w dół, za komentarze. Jeżeli chcecie, żebym kontynuował ten wątek, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, dołączcie do patronów, jeżeli chcecie wspierać moją pracę. A na dzisiaj to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!